Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, panie Kubo. Jakże miło pana widzieć. Panie, odsuń się pan. A dlaczego? Że to jest moja strefa intymna. Strefa intymna. Co warto o niej wiedzieć i do czego się może przydać? Socjolodzy twierdzą, że mamy taki okręg naokoło swojego ciała, który jest strefą intymną. Nie chcemy tu wpuszczać zbyt wielu ludzi. Następnie jest miejsce, gdzie zmieszczą się nasi znajomi. Ale jest też takie miejsce, gdzie chcemy utrzymywać ludzi obcych troszkę dalej od siebie. Dlaczego warto wiedzieć o tych strefach? W czym może się nam to przydać w życiu? Nam i wam. Po pierwsze, na pewno nie chcemy być osobami, które podchodzą do drugiego człowieka za blisko i widzimy jeszcze w dodatku, że tego człowieka może to krępować. Masz dobre intencje, chcesz się zaprzyjaźnić, a przynajmniej nawiązać znajomość, ale niebezpiecznie skracasz dystans. Płoszysz rozmówcę, wytwarzając w nim zupełnie błędne wrażenie na swój temat. Po co? A po drugie, chcemy pamiętać o tym, że mamy prawo poprosić kogoś o to, żeby się trochę przesunął. Nie chodzi tylko o dystans społeczny spowodowany pandemią, która miejmy nadzieję już mija, ale chodzi też o to, że chcemy mieć trochę miejsca dla siebie, nawet w tramwaju. Dystans? Strefa wolna od innych ludzi? Absolutnie tak. Kto choć raz w supermarkecie stał w kolejce do kasy, czując jak ktoś inny ziapie mu w kark, ten wie, o czym mówimy. No właśnie. Teraz tak fajnie mówisz, że ja cię wpuszczam do swojej strefy intymnej. Możesz sobie siedzieć.